Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Joomla to proste, dzisiaj się zajmiemy małą powtórką z rozrywki, bo zajmiemy się zamieszczaniem YouTube'a w naszych y, artykułach. Z tego względu, że w Yomi troszeczkę się pozmieniało i należałaby się aktualizacja tego wideo, które było zamieszczone dużo, dużo wcześniej, jakieś około 2 lata temu. Także pokażę Wam dwa sposoby, myślę, że to, są, że to będą sposoby wystarczające. Jeden będzie po prostu zwykłym pluginem, który będzie zmieniał link wrzucany do artykułu na playera YouTubeowego, a drugi będzie zwyczajnie wrzucenie iframe'a, e czyli będziemy wykorzystać sobie zwykły edytor TiniMC do tego zadania. A więc zapraszam Cię serdecznie do środka. Ja jestem Marcin Równicki, a Ty oglądasz kolejny odcinek Dżumla to proste. A więc moi drodzy, zaczynamy aktualizację tutoriala jak zamieścić na swojej stronie wideo z YouTube'a. W pierwszej kolejności co robimy? Wyszukamy sobie takiego dodatku jak OS YouTube. Pierwszy link od góry. Oj strona nam się niecała załadowała. To nic odświeżymy ją sobie. Ok. Jak widzicie mamy tutaj dodatek z jamla szlak. I każdy by mógł pomyśleć, że to jest dodatek płatny. Niestety tak nie jest, bo jest wersja darmowa i jest wersja płatna. Żeby zobaczyć wersję bezpłatną, zjeżdżamy sobie po prostu na niżej i tutaj oto mamy AS YouTube w wersji Free. I mamy wylistowane oczywiście czym się różni wersja free, a czym się różni wersja pro. Tutaj subskrypcja na 6 miesięcy, a tutaj na 12. Ale my będziemy chcieli tylko i wyłącznie wersję free. Wersja free w zupełności wystarczy zwykłemu człowiekowi na stronie. Ważna rzecz jest taka, po prostu podajemy swój adres e-mail i musi być to adres prawidłowy, bo tam przyjdzie wam link do ściągnięcia tego dodatku. A więc wpisujecie sobie adres a następnie klik tu continue i to by było na tyle jeśli chodzi o pobieranie weźmy sobie zatem do zaplecza Joomla jesteśmy sobie na zapleczu otwórzmy sobie jakikolwiek artykuł i zatytułujmy go sobie OS YouTube w artykule, tak. Kategoria abstrakcyjna niech będzie. No i teraz potrzebujemy linku jakiegoś z YouTube'a, tak. Mamy tutaj, niech będzie. Kopiujemy sobie ten link. I najzwyczajniej na świecie ctrl V go wklejamy. Teraz wystarczy tylko i wyłącznie zrobić zapisz i zamknij. To nam tu niepotrzebne. Wejdźmy sobie na stronę główną i zobaczmy czy nam się coś pojawiło. Mamy tutaj y, ostatnie wiadomości z YouTube w artykule. Jak widzicie nic praktycznie nie robiłem tylko wkleiłem sobie link i pojawiło nam się wideo z YouTube. A. Sprawdźmy czy działa. Jak widać działa. I to jest metoda którą wam polecam bo jest po prostu najprostsza. Instalujecie dodatek. Y, i wrzucacie po prostu najzwyczajniej linki, i on sobie działa, tak? Wejdźmy sobie jeszcze w rozszerzenia dodatki. Piszmy sobie tutaj OS. OSU wystarczy. I jak sobie wejdziemy do środka, no to możemy sobie tutaj manipulować różnymi rzeczami. Nie jest ich za dużo, bo mamy wersję free. Trzeba o tym po prostu najzwyczajniej na świecie pamiętać. Możemy sobie sterować szerokością jak i wysokością, no i oczywiście responsywnością. Najlepiej, aby ta responsywność była jak najbardziej włączona. A więc, aby przejść sobie do drugiego sposobu, wyłączymy sobie ten dodatek z YouTube, zapiszmy i zamknijmy. W drugi sposób, idziemy sobie do edytora. Tak, tutaj mamy edytor TinyMC, wchodzimy do niego. Jedną z ważnych rzeczy, którą trzeba zauważyć, przyuważyć, tutaj mamy takie zestawy, zestaw drugi, pierwszy i zestaw 0. Nas będzie interesował zestaw 0, bo jesteśmy administratorami o uprawnieniach super, edy... super usera. Zjeżdżamy sobie niżej, mamy tu masę opcji, ale nas będzie interesowały zabronione elementy. Żeby umieszczać YouTube'a z iframe'a, e czy cokolwiek z iframe'a, e usuwamy sobie z tej pozycji iframe. E Zapiszmy. Zweryfikujmy, czy iframe e nie ma, ale jest. Przejdźmy na zestaw 0 jeszcze raz. Nie ma iframe'a. E Super. A to zamykamy. I wychodzimy sobie, idziemy do artykułu, utwórz artykuł. No i nazwijmy ten artykuł. YouTube z iframe. E Wejdźmy sobie, tutaj mamy już kod. Kopiujmy, wróćmy do naszego artykułu. Ja polecam sobie przełączyć edytor. Kleić No i zapiszmy. Jak widzicie już w tym momencie nam tutaj się pojawił y, YouTube. To przejdźmy sobie jeszcze dla pewności na naszą stronę główną YouTube z i sprawdźmy, czy rzeczywiście nam się pojawi. Tak jest, pojawiło nam się z tymi parametrami, które sobie ustawiliśmy, które są domyślnie ustawione tutaj, czyli z wysokością i szerokością. Także w jednym i w drugim przypadku da się to zrobić właśnie w ten sposób. Po obejrzeniu tego wideo zapraszam Cię jeszcze do jednej rzeczy, która pomoże mi robić dla Was wideo jeszcze lepsze i wychodząc, na, dla, i wychodząc dla Waszych potrzeb. Także abyście uzupełnili taką krótką oto ankietę, która będzie po prostu w opisie w linku na dole pod wideo. Mam nadzieję, że teraz w roku 2018 nie będziesz miał żadnego problemu, za, aby zamieścić w artykule. Właśnie wideo z YouTube'a. Jeszcze raz zachęcam Cię, abyś uzupełnił tą ankietę, która będzie dostępna w podpisie w linku. Tam będą informacje przydatne dla mnie, jak robić kolejne wideo właśnie dla Was, abyście wyczerpali jak najwięcej z tego korzyści i najwięcej się uczyli. A więc moi drodzy, dziękuję bardzo za uwagę. Ja nazywam się Marcin Równicki i oglądaliście Jumla to Proste. Do następnego razu. Cześć.